Zapomniałem, co mam dzisiaj zrobić. Na pewno wymienić pieniądze? Nie. Muszę wpłacić pieniądze do wpłatomatu, do banku. Muszę pojechać do wpłatomatu, do banku, wpłacić pieniądze. I jeszcze nie wiem, co więcej mam zrobić. Zapomniałem znowu. Muszę zacząć to zapisywać. Pojadę sobie gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie. A poza tym mam jeszcze dzisiaj trening biegowy, który muszę zrobić, przebiec trochę. Wydaje mi się, że więcej przebiegnę niż to, co mam dzisiaj na zegarku. Że sobie po prostu dzisiaj dłuższy bieg zrobię. Oczywiście zobaczę, jak temperatura się trochę podniesie, bo jest z okolice zera i w takiej temperaturze się nie biega fajnie. Tak naprawdę to najważniejsze jest dzisiaj po prostu wpłacić pieniądze, a dalej nie wiem, co będę robił. Jakby nigdy nie wiem, co w dzień będę robił. A jak mam to zaplanowane, to zazwyczaj zapominam, co mam w dzień robić i później szukam sobie czegoś do roboty. Na przykład łyżwy, bym sobie poszedł na łyżwy, ale to raczej nie dzisiaj, bo już jest za późno. A jednak na łyżwy chciałbym jechać z kimś, a nie sam, więc to też inna sprawa. No pogoda taka trochę pod psem. Wygląda, jakby zaraz się miało rozpadać. No ale muszę jechać, wpłacić te pieniądze. Plan jak one, mic, hash, filmy, muzyka i strzok. Ogień dawno zgasł. Emma Watson wyczaruje jej nowy kosmos. Potem czy wracasz, nie wiem z kim. No i wpłacone. Dobrze mieć coś takiego jak wpłatomat, tylko teraz tak, szybko to zrobiłem, już nie wiem, co dalej mam dzisiaj robić. Na pewno bieganie, ale to dopiero jak wrócę do domu. No taki dzisiaj nudny ten dzień. No, poszedłbym zjeść, ale nie wiem, czy chcę na pewno. Nie wiem, nie mogę się dzisiaj określić co do dzisiejszego dnia. Jakoś tak chyba za dużo czasu mam dzisiaj wolnego. Jest jeszcze jasno, ja już prawie chyba wszystko mam zrobione. Albo nie pamiętam o czymś, co muszę zrobić. Dobra, to było szybkie, już wracam do domu. Nie mam co tutaj więcej robić, więc raczej nie zamierzam tutaj z czasu spędzać dłużej. Bo może sobie pobiegam po prostu dzisiaj trochę. Trochę więcej niż zwykle. Mam dziwne wrażenie, jakbym o czymś zapomniał. Jakbym miał coś załatwić na mieście i o tym zapomniał. Nie mogę się pozbyć tego wrażenia. Nagrywam prawie na białym tle? No nie wiem. Zrobiłem dzisiaj, co miałem zrobić. Nie było tego dużo. A teraz powinienem pójść pobiegać. Dużo. Dużo pobiegać. Nie wiem, ile dzisiaj zrobię. Minimum to jest chyba dla mnie dzisiaj 10 km. Tylko się muszę dobrze rozgrzać. Rozgrzeję się w domu. W sensie porozciągam się w domu, żeby mi się lepiej biegało na początku. Więc sobie zrobię spacer i pobiegnę. Bieg przez miasto. Założę sobie kamizelkę do biegania, spodnie do biegania. Wszystko do biegania i będę biegł przed siebie. Jakąś taką mam dzisiaj ochotę na to bieganie. Rzadko mam coś takiego. Ostatnio coraz częściej przez to, że czuję, że jestem już rozbiegany i łatwiej mi się biega teraz. Jakbym miesiąc temu nie zaczął, no to bym teraz tego nie miał po prostu. Ale zacząłem miesiąc temu i lepiej mi się teraz biega. Miałem jeszcze dzisiaj kupić batony proteinowe. Zapomniałem. Całkowicie. Zapomniałem o batonach. Teraz właśnie w tym momencie mi się przypomniało, że miałem kupić batony proteinowe. No nie będę biegł już do Biedronki, żeby kupić batony proteinowe, bo tam za dużo... Złapałem. Kot, ja nie wiem, co ty masz do tej lampy, ale ją proszę zostawić. Co ty robisz z tą lampą? Nie wiem, co ona tak ma. Ten kot lubi wszystko. Zrzucać, łapać, gonić. To dobrze, będzie myszy łapał, przynajmniej dobrze. Drugi jest bardziej leniwy. Dzisiaj rano jak spałem, to słyszałem tylko taki trzask, tłukące się szkło. Cała choinka poleciała, dwa koty się ganiały po domu. Ale ciężko ich nie kochać. Ciężko te koty nie kochać po prostu. Już jestem zebrany do biegania. Dzisiaj przede mną jakieś 10 km, może trochę więcej. Chciałbym 20 zrobić, ale nie wiem, czy nogi mi pozwolą poza tym. To nie ma być tak, że w mniej niż 2 godziny chcę zrobić 20 km. To może być nawet w 3 godziny zrobione 20 km. Chciałbym po prostu dzisiaj, żeby to było powyżej 10. Tak na spokojnie. Chciałbym powyżej 10 dzisiaj zrobić. Ile wyjdzie, na ile będę miał siły, to się okaże dopiero zaraz. Jak już wyruszę, wybiegnę. Nie wiem, którą stronę biegnę. Nie wiem, ile będę biegł. Ale wiem, że dzisiaj będę biegł. Cel maraton w następnym roku. W mniej niż 4 godziny, 42 km. Co dla mnie duże wyzwanie. Duże wyzwanie na następny rok. To jest moje prawdopodobnie postanowienie noworoczne. Ale jeszcze nad nim myślę. Dopiero się dowiem na nowy rok, jakie mam postanowienie noworoczne. Wtedy na pewno się zdecyduję. Trzeba w końcu zrobić coś, co się postanowiło.
Jak zrobię mu Karpat, tak zrobię maraton. Weszło. 10 km w godzinę. Jest dobrze. Jak tak będę dalej biegł, to wydaje mi się, że maraton mam w ręku. Jeszcze nie w palcu, ale w ręku. Także dalej będę ćwiczył. Chciałem zobaczyć jarmark, ale najwyraźniej to był duży błąd po prostu. Zobaczcie, ile jest osób. Tam ciężko się w ogóle przebiegło, a to jest Kobokier, Marku. Już jest 16 km chyba. Także jeszcze trochę. Czy 6 i koniec. Ostatnie 700 metrów. Będzie 22 km zrobione. Jest dobrze. 20 zrobiłem w 2 godziny 5 minut. Jeszcze mi dużo brakuje. Chciałbym zrobić 22 w 2 godziny równo. Więc mam nadzieję, że to mi się niedługo uda. A zaraz koniec biegania. Zrobione 22, nie czuję nóg. W 2 godziny 18 minut. To jest bardzo dobrze. I teraz pora w końcu do domu. Nie jestem w stanie biegać, chodzić, nic. O, moje nogi. Chyba dzisiaj przesadziłem. Zrobiłem 22 km w 2 godziny 18 minut. Półmaraton mi wyszedł w 2.12, więc jeszcze te 12 minut chciałbym niżej zejść. Na pewno na półmaraton mniej niż 2 godziny, a cały maraton mniej niż 4. Koniec tego dnia. Idę odpoczywać. Do zobaczenia.